Dobra, co teraz? Weźmiemy sobie może tę dramę, bo jest afera też z Książulem, bo tutaj, tak przy okazji, o tym poznani. No bo Książulo stwierdził, że jednak musi przeprosić za jeden ze swoich materiałów. Ja tutaj się będę posiłkował streszczeniem tego, bo tak jak mówiłem, ja jakoś super Książula ym, nie oglądam. Natomiast dezy mi przygotował streszczenie, to mogę Wam przeczytać nawet. Nie, w każdym razie, o co chodziło? O jakąś pizzę na wypasie, dwie pizzerie, że jedna działa od 2013 roku i znajduje się na warszawskim Ursusie, druga to sieciówka mająca franczyzobiorców. No i się tam jest zlokalizowana w całej Polsce, ale powstała rok później, w 2014. No i tam książulo, że tak powiem, mocno jechał po jednej z tych firm. No i też porównywał oczywiście smak samej tej pizzy. No i zrobiła się aferka, że tak powiem, ponieważ yy, no gdzieś tam ta sprawa miała, czy tam nie wiem, wejdzie na aspekt prawny, no ale to może się też dowiemy z filmu. Jak pewnie wiecie, parę dni temu dodałem film na YouTube'a, w którym opowiadam historię dwóch pizzerii na wypasie. Ten film wyjątkowo nie spodobał się jednej z pizzerii, mówię tutaj o pizzy na wypasie, tej żółtej. Tej, która według nas była gorsza od tej pizzerii przy ulicy Cierlickiej. No, dało się domyślić, dało się do domyślić, że <laughs> ta, ta oceniona gorzej. Ma problem. Raczej nie ta lepiej. E, czy uważasz, że książulo zasługuje na taki wzrost popularności za to, jaki content tworzy? Znaczy, ja nie wiem, czy to jest jakiś temat do oceny. W sensie, ja mówiłem to od początku: to nie jest content dla mnie, ale okazuje się, że dla wielu ludzi jest. Ja nawet nie uważam, że to jest jakiś szkodliwy content, szczególnie patrząc na tle całego internetu, więc jeżeli robi to dobrze, dopasował się jakiś stylem, ludziom to pasuje, czy mają rozrywkę, czy traktują gdzieś na poważnie jego opinie. Korzysta sobie z tej popularności, pompuje jakieś biznesy, inne niszczy, jak się okazuje, ale to do tego przejdziemy. Więc, nie wiem, no mam wrażenie, że spoko, no. Jak ludzie chcą to oglądać, nie jest to jakiś szkodliwy content, to, to git, no, to uważam, że zasłużył. Nie. Ten ziomek to tak, jak rozumiem, że afera i popcorn pięć. tak? On tak będzie cały film ja, czy on coś będzie mówił, czy tło robi? Wiadomość mailową o... Teraz nie mogę się skupić, bo widzę ten jeden popcorn, który tu leży, którego nie złapał i teraz mnie denerwuje, że on zaraz spadnie, bo on ruszy ręką. Dlaczego on go nie weźmie i nie zje, no? Teraz nie mogę się skupić już na tym filmie. O opowiedzenie całej historii zwróciłem się tak naprawdę tylko do jednej ze stron i to było właśnie tym błędem. Powinienem zadbać o to, żeby film był bardziej rzetelny i po prostu odezwać się też do drugiej strony. Zrozumiałem to tak na... O proszę. Dobra, czyli wnioski wnioski są ten... Wnioski są wyciągane, widzę. Jest ciekawe na ile pod wpływem pisma, a na ile pod wpływem samej sytuacji. Ewentualnie po prostu książulą się gdzieś tam skonsultował z prawnikiem i prawnik mówi, no ku... stary, no nie do uratowania temat, musisz przeprosić. No zobaczymy, bo, no, że tak powiem, Wojek, no tak, nie udowodnisz mu, ale wiadomo, po co tu siedzi, nie? Drama piz... Jak to? Drama pizzowa? Jak to nazwać? <laughs> Drama na wypasie? <laughs> Dobre. O, trzeba zapisać. Drama na wypasie. A tak by the way to było. Yy, na tym, na rebo Shoty, tylko ja już nie znajdę pod którym filmem, bo my czasami tak sobie dla beki wymyślamy jakaś drama, drama jakaś tam, nie? Wieś, no takie głupoty jakieś, no, że drama, tamte, że tak się pośmieć z tego. I pamiętam, że ktoś tam na poważnie podchodził do tego i coś powiedział: Co to za drama? to żadna drama, nie? Że po co takie głupoty wypisujesz? No chyba dla ciebie to jest tylko drama. <laughs> Kompletnie konceptu nie łapało. To takie głupoty są czasami z tym. Drama, jakaś tam. Mo, drama nosidełkowa była. O, afera nosidełkowa, przepraszam. To chyba najczęściej mamy afera, jakaś tam. I ludzie niektórzy to na poważnie do tego podchodzą, przy To takie głupoty z sieci są. Biorąc pod uwagę wielokrotne naruszenie w materiałach opublikowanych w mediach społecznościowych, w tym pod tytułem Sieciówka ukradła logo i nazwę Małej Pizzerii, która pizza jest lepsza? To jest tytuł mojego filmu. Ej. Do... No to był mocny tytuł, tak szczerze, nie? No mocny ten tytuł, że ukradła logo, nazwę. Ciekawe, to, to ja to jakoś przegapiłem, bo ja nie śledzę tak totalnie, jeżeli chodzi o książula. Czasem coś obejrzę, ale no to mocny tytuł. Zarząd Pizzy na Wypasie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oczekuje przeprosin z Pana strony, opublikowanych na Pana kanałach, profilach, fanpage'ach, w mediach społecznościowych w terminie dwóch dni roboczych. No, czyli takie klasyczne pismo, które trochę bada, jakie jest Twoje nastawienie do sprawy, czy zamierzasz iść w zaparte i widzimy się w sadzie, czy jednak sam wiesz, że zjełeś i warto coś z tym zrobić. Jak widać, księżulo uznał po analizie być może nie tylko swojej, ale i prawnej, że jednak no, trzeba przeprosić. Aczkolwiek pytanie, czy nie lepiej, gdyby ta pizza zamiast wysyłać, czy ta firma w zasadzie, gdyby zamiast wysyłać takie oficjalne pismo, nie lepiej, gdyby po prostu się z nim dogadała, uzyskała ten sam efekt, ale nie było tej całej takiej prawniczej otoczki, która wielu ludzi odpycha. Bo ludzie nie lubią takich rzeczy, nie? że ktoś tam sądowo naciska coś tam, tylko raczej ten... Więc Mogliby uzyskać dokładnie ten sam efekt, kontaktując się z książulem, a nie robić to w oficjalny sposób i uważam, że odbiór społeczny mógłby być tego też zupełnie inny. Jednocześnie zaznaczam, że pizza na wypasie wykazuje dobrą wolę i chęć... O, no to... no to tym bardziej. W swoim filmie kilkukrotnie niefortunnie użyłem słów takich jak ukradli, okradziona, kradzież i tak dalej. <laughs> niefortunnie! Jak to... Jak to... to zawsze tak jest. Ja, ja się trochę z tego śmieję, ale każdy tak robi, nie? To jest taki schemat działania, że jak... Pojawiają się takie pisma, wiesz, że coś już jest źle i tak dalej, to się takie już niefortunnie, niechcący <noise> klas. Uważam, że zdecydowanie bardziej powinniśmy się skupić w tym filmie na ocenie smaku, smaku tej pizzy, zamiast wchodzić w niepotrzebne dywagacje na temat podobieństw loga czy nazwy. Także oficjalnie przepraszam, że powiedział. No tak, ale nie ukrywajmy też, że poddymienie w kierunku właśnie tam kradzieży logo, czy jakiejś tam rzeczy związanych z takim też zapleczem biznesowym, no wiadomo, że podciągnęło sam materiał, że jednak nie był takim standardowym filmem na zasadzie, która pizza lepsza, których Żulo, mam mnóstwo, tylko jest za tym jakieś zaplecze, i nawet bym się nie zdziwił, gdyby to kwestia logo i tak dalej nie była zapalnikiem do tego, żeby w ogóle taki materiał powstał, a nie na zasadzie czysto takiej, no sprawdźmy, która pizza lepsza. Przeprosiny za, za te słowa o kradzieży. No, rzeczywiście, im się należą, uważam. I nie boli mnie to jakoś za bardzo, wiesz o co chodzi? To usunięcie filmu troszeczkę już tak, bo to jest jakaś tam nasza praca, został włożony w to czas, pomysł, realizacja, montaż. Nie chciałbym, żeby to tak po prostu wyparowało, po prostu zniknęło. Chodzi o tą pracę. Chodzi po prostu o to, że rzuciliśmy film. No, fakt, faktem niektóre elementy tego filmu powinny zostać usunięte, bo nie powinienem mówić tego, co. No dobra, ale to nie mógł jakoś tak edytować tego filmu i powycinać w YouTube Studio, po prostu? Znaczy, ja nie wiem, jak to było zmontowane. Nie wiem, czy to miałoby logiczny sens, ale. No, jeżeli nie chciał tracić wyświetleń i tak dalej, to mógł zmienić tytuł oczywiście, żeby nie nawiązywał do tego. I dwa, chyba. Ten. Ale to też jest intrygująca kwestia, bo zobaczcie, że książulo jednocześnie może być gościem, który wypierdzieli jakiś internet, na niesp... jakiś interes na niespotykaną skalę, bo powie, że o, te rurki są super, nie? I nagle są tam kolejki, ale z drugiej strony może też być niszczycielem światów, który powie, ta pizza smakuje jak i nagle się okaże, że ludzie przestają tam chodzić, nie? To, bo to akurat, wiecie, często się mówi, że nieważne, jak mówią, ważne, że mówią. Ale jednak w przypadku jedzenia, to wydaje mi się, że to nie do końca tak działa. Że jak on powie, że coś jest niedobre, to że jakiś tam lokal ma free reklamę, bo to jest właśnie wtedy bardzo mocno działa jako antyreklama. Więc to też jest taki. Że to jest bardzo duża odpowiedzialność, mam wrażenie. Tym bardziej, że często, jak macie takie dramy influencerskie, no to wiadomo, ten influ tam się jest kłóci z jednym, ten odpowiada, w zasadzie obaj korzystają, ludzie stają się pewną tam widownią, ale taki interes, to jak ma odpowiedzieć takiemu książulowi? Na przykład, ej, no, nasza pizza uważam, że jest spoko, nie? Czy coś takiego? Albo, no, w tego dnia coś tam poszło, nie no nie wiem, no, cokolwiek, nie? Żeby wejść z nim jakąś polemikę, jest bardzo ciężko w sumie, bo nie mają zasięgów, a jeżeli zrobią to jakoś oficjalnie, no to ludzie powiedzą, że się spłakali i tak trochę ciężka pozycja wtedy do jakiegoś zareagowania. Ciężko tak. TBH on zrobił ten filmik raczej czysto, by pokazać, że no ta pizza na wypasie, ta, która mu nie smakowała, to nie warto tam iść lepiej pójść do tej drugiej, dlatego mówi o niej tyle. Ta pizzeria się spłakała, bo dostali negatywną opinię o pizzy, no nie do końca. Wydaje mi się, że bardziej dlatego, że te kwestie logo i tak dalej nazwy. Więc to takie jest kurde, duża odpowiedzialność właśnie u książula. Bo jak słyszymy te fajne akcje, to oczywiście jest o tym głośno i super, ale z drugiej strony, no właśnie, jak powie coś negatywnego, to to też może mieć takie skutki, że nagle komuś biznes pada. A tym bardziej, że wiecie co, oprócz jakichś skrajnych takich przypadków, oprócz skrajnych takich, nie, że, że coś jest tragiczne, nie wiem, a nie świeże i tak dalej, no bo, bo zdarzają się niestety takie rzeczy, to to bardzo często jest tak, taka czysto subiektywna kwestia tego, czy coś jest dobre, czy nie. Ja na przykład pamiętam, że ostatnio z Patrycją zamawialiśmy kebaba, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu, ale zamawialiśmy kebsa, i dla Patrycji on był tragiczny, że na zasadzie mówił, nie niedobry ten, a dla mnie był zaisty. Więc tylko wiecie, no my tu sobie siedzieliśmy między sobą, prywatnie zamówimy, nie zamówimy, to jest nasza kwestia, no ale już jakbym opowiadał o tym głośno, no to też już to może mieć jakiś taki wpływ, nie? A to jest to dosyć subiektywna kwestia, wiecie, to nie jest karta graficzna, że puścicie ją przez jakieś benchmarki, że posprawdzacie w gierkach, to wszystko można przedstawić na liczbach. Tylko to jest takie no subiektywne. A jednocześnie przy takich zasięgach i takim wpływie, no kurde. Ten, no ale z drugiej strony co? Zabronić mu? Oceniania tego, że coś jest lepsze lub gorsze, zgodnie z jego kubkami smakowymi, no to też nie tędy droga. Ale z tej strony, no właśnie, no jest ta ogromna odpowiedzialność za to, za to co powiesz. Zgodnie ze swoim gustem. Dlatego usunę tamtą wersję, a w tym filmie, który teraz właśnie oglądacie, na koniec wstawię film jeszcze raz. <laughs> Wiecie, co jest też porąbane, że jakby książula ma jakiś temat. Jest jakaś tam drama, usuwa jeden film, który zrobił mu bańkę wyświetleń. To jest bardzo dużo. A prawda jest taka, że na tym nie dość, że odrobi tę bańkę, to jeszcze za chwilę może mieć, nie wiem, dwa razy więcej wyświetleń, no bo jest jakaś drama wokół tego i ludzie tym bardziej się tym zainteresują. Jakby, wiecie, odrobi to sobie momentalnie. Usunę również TikToka, w którym już na samym początku w zasadzie pada słowo ukradła. Ukradli już do końca nie pamiętam. No znowu te niefortunne. <laughs> Te niefortunne. No ale widzicie, no to potwierdza to, co mówiłem, no, że prawdopodobnie zgodnie z tym, że nawet w TikToku to trafiło i w innych materiałach, no, zapalnikiem do zrobienia filmu jednak była kwestia tego logo, tej nazwy i tak dalej, a nie nawet samego porównywania smaku pizzy. No wiadomo, że to było zapalnikiem, bo to, bo to pompował, nie. Tak, tak mi się wydaje. No ale teraz się... Tak, logo i nazwa. No niefortunnie się no, to zdarzyło. Tak jest... nie... <noise> książulo pozamyka wszystkie lokale i otworzy swój sprytny plan. Albo w ogóle Książulo jak ten, nie? Ten powodzi. Tutaj widzę jakiś merolek nowy. Tutaj bluzy, ten, kurteczka not Face'a. Tutaj bluza Balenciaga. Tutaj pewnie też to jest jakaś firma, której nie znam, ale na pewno też do się powodzi jak się miliony i robi. Co? Chociaż ja osobiście, y, ludzie mają różne pasje, to się można można zastanawiać dlaczego ja chcę kupić monitor tam za 4000, tysiące, tak? Ale tak jak na przykład ludzie kupują bluzy, nie? Jakieś taka normalna bluza, ale napis Balenciaga i że to tam nie wiem, parę tysięcy kosztuje na przykład taka bluza. To na przykład ja, ja tego nie rozumiem osobiście, nie, 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 nie czaję konceptu na to. No ale z drugiej tak sobie potem myślę, że ja też wydaję czasami kasę na rzeczy, które dla, które dla kogoś by były takie xd, że co za różnica. TBH, 4 koła za monitor, na którym pracujesz, to nic specjalnego. No ale to z drugiej strony... Z drugiej strony, no to tak samo powiesz, że książulo pracuje w tej bluzie, no bo pracuje swoim wizerunkiem i tak dalej, chodzi po lokalach, no to w sumie... Cztery koła za bluzę, w której pracuję, to też nic takiego. No bo to tak samo możesz porównać. Czy mogę, mógłbym dalej siedzieć na tym monitorze, co mam? No mógłbym. Czy mi to coś zmienia? Tak, wiesz, że nie uniemożliwia mi pracy? No oczywiście, że nie. I tak samo książło, czy mógłby być, jak, mógłby być jakieś normalnej bluzie? Tak, no ale kupuję sobie taką. Na koniec chciałbym wam jeszcze pokazać, przeczytać to Q&A, które oni zrobili na swojej stronie. No, bo jak w wypadku filmu nie dałem im za bardzo przestrzeni do tego, żeby się wypowiedzieli, to nie chcę powtórzyć tego błędu, więc tutaj to wam wstawię i wam to przeczytam. To jest ich yy, oficjalne oświadczenie po prostu w temacie tej sprawy. Ciekawe, jakby to było, gdyby na przykład ta pizzeria i tak no, tam już abstrahując od tego, jakby to wpłynęło na ich wizerunek, ale gdyby tak rzeczywiście weszli na jakąś drogę taką sądową, to ile kasy by mogli wycisnąć z książula za straty wizerunkowe? W mnie ciekawe to jest. Jak, jakie to kwoty mogą być przy przeliczeniu, bo to wtedy zasięgi książula, no totalnie działają na jego niekorzyść. Zależy jak dobry prawnik. No nie, no ale pewnie są jakieś widełki takie, nie wiem, jakieś. No, to, to musi być jakoś wyceniane, no nie? Takie straty wizerunkowe. Ciekawe to jest w sumie. Nalon no, tylko opinię wyraził. Nie, nie, nie. To nie jest ten wątek. Okay. Chodziło o kwestię kradzieży nazwy, logo. To jest co innego. On przeprasza za te kwestie, a nie za kwestię tego, jak mu smakowała pizza. Dlatego dodał element oceny pizzy, a nie dodał elementu tego. Bo wiecie, co tutaj jest też ciekawy wąt ciekawym wątkiem? Że gdyby książulo sobie pojechał i po prostu ocenił jedną pizzę, nie? Czyli jedna pizzeria by była. No to wiadomo, jest jego opinia, coś. No Już nie mówię nawet o tym wątku, o kwestii takiej. E w kwestii takiej yy, z tym naruszeniem logo i tak dalej, kradzieży czy, czy czymś tam, ale co innego jak idziecie i porównujecie jeden biznes do drugiego, nie? I to już wtedy też się trochę schody zaczynają, bo co innego jak oceniacie jeden biznes, a co innego jak oceniacie go w porównaniu bezpośrednio do drugiego, i wtedy to też może być w sądzie ciekawy, na przykład a, aspekt taki, yy, no. Sprawdź, co pizza na wypasie napisała na Facebooku. Wystarczyło podzielić na dwa różne odcinki. Yy, znaczy, w ogóle nie pizza. używać tego jako zderzenia jednego z drugim. Tylko sobie jedzie do tej pizzy jednej i mówi: No, moim zdaniem ta pizza jest taka, taka i jest... srebrna. Nie? Znaczy, może nie s**ka, ale wiecie, o co mi chodzi. A druga jest taka, taka i taka. I, I wiesz, i bez takiego porównania jeden do jednego. Podobieństwo jest przypadkowe. Wypasionych pizz, burgerów jest w Polsce sporo, bo samo słowo wypas czy wypasiony do nikogo nie należy. Tak samo ma się motyw połączenia wypasu z krową. Takich skojarzeń graficznych jest sporo w Polsce. Jak odnośnie na przykład burgera, to ja nawet nie wiem, czy mnie w okolicy czegoś takiego nie ma, bo wydaje mi się, że chyba zamawiałem kiedyś z czegoś takiego, z taką nazwą. O styl tam, wypasiony burger, czy coś takiego. Wydaje mi się, że coś zamówiłem. Chyba też krowa była na logo. Czy ktoś do Was zgłaszał się w sprawie nazwy? Tak. W 2023 roku otrzymaliśmy obszerne pismo z kancelarii prawnej, reprezentującej reprezentującej pizzerię na wypasie przy ulicy Cierlickiej. Zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie dzielnicy Ursus. Aby uniknąć niepotrzebnych przepychanek w sądzie, wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie ugoda. Ku naszemu zdziwieniu, w trakcie zaawansowanych negocjacji, 22 stycznia w sieci pojawił się film youtubera Książulo. A, a, to ciekawe. <laughs> Ci oni już się dogadywali, tymczasem książulo. Siema? Co mogę powiedzieć na koniec? Nie wiem. Powiedziałem chyba już wszystko. Hmm. Mocne słowa, mocne słowa na koniec. I tutaj jeszcze jest jakiś pizza na wypasie. Tu Dezy coś jeszcze podrzucił. Że drodzy, kilka słów a propos filmu, który skarżą nas, mówiąc łagodnie niecne rzeczy w temacie naszej wypasionej nazwy, krótko i na temat nic w filmie, co dotyczy naszej sieci, nie jest prawdą. Poza informacją, że nasza pizza na wypasie trzeba funkcjonować na Warszawskiej woli 10 lat temu. Co do logotypu, autorem naszego znaku jest białostocka agencja Make Good, która opracowała go w 2014 roku. Jaki był proces twórczy? Czy nasze logo jest ten? No i tu jest to cały QA. No i tyle. Coś jeszcze było? Dobra, więc tak. Pizza na wypasie Warszawa. Książulo powiedział, że jesteśmy złodziejami i wycofał się z tego. Powiedział, że popełnił błąd. Przeprosił nas i za to mu dziękujemy. Książulo skrytykował naszą pizzę. Miał do tego prawo i tego aspektu nigdy nie kwestionowaliśmy. Zostaliśmy nazwani kulami, złodziejami, szczerbami, chujami. Mamy spalać, gnić, zdychać, upadać i odpierać się od księżula. <laughs> to cytaty z niektórych komentarzy, maili i komunikatorów. Czy poprosilibyśmy raz jeszcze o usunięcie filmu, którym nazywa się nas złodziejami? Tak, bo robimy to dla wszystkich ludzi, którzy są blisko nas i za to wam dziękujemy. Czy zmienilibyśmy formę komunikatu prawnego do książula? Nie, bo tak naprawdę chodziło o dramę, zasięgi i popcorn w Mercedesie. Heh. Link do przeprosin i recenzji naszego lokalu na Orsusie w komentarzu. Ciekawe to jest. W sensie, staram się wczuć w obie strony. Ja rozumiem, że internet zawsze będzie stał za twórcą, no bo wiadomo, szczególnie w zderzeniu twórca jako marka osobista, a jakaś firma, ale z drugiej strony, prowadzicie jakiś biznes, ktoś o takich zasięgach się wpierdziela w temat, mówi, że jesteście złodziejami i tak dalej. Jak tu reagować? Chociaż, chociaż ja nadal, znając internet, uważam, że lepiej byłoby się dogadać i zrobić to w innej formie niż, yy, niż taka oficjalna. No i może wtedy faktycznie wojek by nie. Walał popcornu przez cały odcinek i nie robił tła, żeby trochę się wyśmiać temat. No ale to nie wiem, może by tak było, może nie. Więc w sumie pytanie otwarte.